witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym... Wow. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Euro Truck Simulator 2. Moi drodzy, to jest 31 odcinek z tej gry i będziemy już kończyć tą serię, bo ja widzę w statystykach, że ta seria jakoś nie za bardzo cieszy się popularnością. No nie za bardzo lubicie oglądać Euro Trucka. Ja tak patrzę na całokształt, więc będziemy kończyć. Dzisiaj mamy 31 odcinek, zrobię jeszcze, oprócz tego dzisiejszego odcinka, jeszcze jeden. I zakończymy tą serię, oczywiście nie całkiem, bo ja będę sobie grał poza odcinkiem i będziemy tutaj od czasu do czasu nagrywać jakiś odcinek, żeby zobaczyć, jak rozwinęła się moja firma. A w dzisiejszym odcinku, tutaj wam zaraz pokażę, co będziemy robić. No i jak widzicie, mam tu oczywiście podłączoną kierownicę, tylko ja nie wiem, czy w tym odcinku, w dzisiejszym gameplayu będę miał szansę tej kierownicy użyć, bo dzisiaj będziemy bardziej używać myszki, bo będziemy zarządzać naszą firmą. Ja wam zresztą zaraz pokażę, co mamy dzisiaj do roboty, więc włączymy sobie grę. Mam nadzieję, że nie wywali. Będziemy musieli troszeczkę poczekać, bo ostatnio zauważyłem, że gra dość długo się wczytuje. Momencik. Już działa. Coś z USB wejściem. A przypomnę wam jeszcze jedną ważną rzecz. Tylko wiecie co, najpierw przyciszmy sobie, bo nie chcę tutaj się wydzierać. A muzyka mi tu troszeczkę wybija z rytmu. O, może tak być. Mam troszeczkę zmieniony interfejs, tylko dla przypomnienia mam zainstalowaną modyfikację. No i myślę, że taki interfejs jest bardzo ładny. Zresztą zobaczcie, wszystko tak fajnie, nowocześnie jest zrobione, aniżeli ten oryginalny interfejs z 2012 roku, bo oczywiście producenci tej gry akurat interfejsu nie przerabiali, tylko cały czas łatają. Ja już nie wiem, co oni dodali. Ostatnio. Dzisiaj sobie włączam grę, chcę sobie odpalić Euro Truck do nagrywania. Okazuje się, że jest update. No i trzeba tego update'a podbrać. Wielkość tego update'a nie przekracza 50 MB, ale żeby móc grać, trzeba zaktualizować grę. Tak jest, jeśli chodzi o Steam i o tą grę. Także, moi drodzy, wracajmy tymczasem do gry i co będziemy robić, bo to jest pewnie dla was zagadka. Moi drodzy, zobaczcie, ile mam kasy. 1 358 000 i przechodzimy oczywiście do dealera ciężarówek. I tak jak wam mówiłem, też obiecałem, dla mnie liczy się tylko i wyłącznie marka Volvo. I taką właśnie ciężarówkę będę chciał kupić, bo dzisiaj robimy zakupy. Dla mnie w końcu będzie ciężarówka. Zapracowałem na to, tak samo jak moi pracownicy, więc wybierzemy się może do Polski i kupimy online sobie ciężarówkę. To oczywiście Skoda, jest to modyfikacja, nawet nie wiedziałem, że ona tutaj się znajduje, myślałem, że gdzieś indziej. I tu mamy ciężarówki Volvo. Jak widzicie, mają tu fajne parametry i z drugiej strony bardzo mocne silniki. Ja będę celował w tą ciężarówkę, ona mi się bardzo podoba. Da się ją wyświetlić? Chyba nie da się wyświetlić. Tak chyba przy personalizacji. O właśnie, zobaczcie tylko, jak pięknie wygląda. No też mega silna ciężarówka, możemy tutaj wrzucić chyba 700 koni, chociaż dokładnie nie pamiętam. Ale chyba tak jest, albo się nawet 735, bo ja mam chyba jakieś modyfikacje silników sobie zainstalowałem. Ale zobaczmy też inną, może na przykład Scanie. Tak tylko na szybciutko zobaczmy sobie, jak wyglądają Scanie najmocniejsze, jeśli chodzi o te ciężarówki. No Scania też bardzo fajnie wygląda i zobaczcie, moc silnika tej Scanii wynosi 730 koni, tutaj 650, 580, no fajnie też ta Scania wygląda, nie ukrywam. Tak jak mówiłem, liczy się dla mnie tylko Volvo, tylko tak chcę sobie przepatrzeć, jak wyglądają te najmocniejsze modele Mercedesa, 517 koni, no troszeczkę kiepsko. I tutaj chyba był jakiś update dotyczący albo Renault, albo DAFA. No ale zobaczmy Renault, jak to wygląda. Jakąś tam dodali renóweczkę poprawioną. Nie pamiętam, co to był za update'ik, ale coś było z tym Renault. Dobra, wiecie co, wracajmy do Volvo. Kupimy to, jak mówiłem, we Wrocławiu, kup online. Troszeczkę to potrwa, zanim ten samochód będzie przeze mnie
sprawdzane na drodze, bo musimy sobie tutaj troszeczkę parę modyfikacji dorzucić. Więc moi drodzy, wybieramy Volvo i tylko wkurza mnie ten dymek tutaj, no przecież jeszcze nie odpaliła, a tutaj widać, że stumniczka coś się już unosi, ale fajnie ciężarówka wygląda, naprawdę. Dobra, przejdźmy może do kabiny. Tutaj żadnej konfiguracji nie mam, jeśli chodzi o tą kabinę. Tu mamy oczywiście właściwości tej ciężarówki i jak wygląda, jeśli chodzi o ładunek normalny, jak się zachowuje z ładunkiem ciężkim, jaka jest manewrowość, możliwość wspinania się, czyli wiecie, zasuwamy, z jaką prędkością zasuwamy pod górę, nierówny teren, tutaj mamy wszystkie właściwości i konfiguracja ciężarówki. Póki co mamy tutaj 600 koni. Teraz przejdźmy może do nadwozia. Jak widzicie, mam tutaj podwójną oś, a nawet potrójną, jeżeli byłaby potrzeba, to możemy te koła tutaj opuścić. I zobaczcie, tu nam się troszeczkę manewrowość poprawiła. Tutaj mamy ładunek ciężki. Wiecie co? Może podwójna tutaj daje nam znacznie większą manewrowość, ale już z ładunkiem ciężkim nie pojedziemy, więc ja będę miał tylko takie ładunki. Zobaczcie, tutaj możemy coś jeszcze dorzucić, manewrowość. Możemy podnosić tylną oś, ale niech zostanie ta, bo kozacko wygląda po prostu. Dobra, to co jest tutaj oryginalne zainstalowane, niech zostanie. Teraz silniki. Słuchajcie, ja tu się przyglądałem troszeczkę dzisiaj na te silniki i znalazłem bardzo fajny silnik o mocy 750 koni. Tylko pytanie, gdzie on jest? No tutaj jest 700 koni. Ja się boję, że go 735 nie znajdę. Mam nadzieję, że mi się uda go odszukać. 750 koni to jest na pewno taki motor. Tylko teraz musimy go znaleźć. Bo troszeczkę tych silników jest. Jest to modyfikacja. Szukamy. 750 koni. Jest. Właśnie. To jest ten silnik. Dodaje nam do właściwości naszej maszyny możliwość wspinania się i ładunek ciężki. To będzie chyba ten silniczek Euro 5 o mocy 750 koni. No mocniejszego chyba nie ma. Więc możemy go zakupić. Tylko tak, może potwierdzić trzeba, tak? Aha, dobra. Jest potwierdzone. Teraz sobie zobaczmy skrzynię biegów. No, najdroższą oczywiście. Pod nierówny teren, pod możliwość wspinania się będzie na full i oraz ładunek ciężki. Tutaj dodaje nam takie właśnie parametry i właściwości. Też sobie potwierdzimy. Tylko nie wiem, czemu to wychodzi cały czas. Jak chcę tutaj dalej się bawić. No nic. Potwierdzamy. Czekajcie. I tutaj co jest? Wyjdź. Przełącz. Możemy sobie włączyć światełka. A to ci dobre. Podgląd pełnoekranowy. Dobra, co tu jeszcze możemy zrobić? No przede wszystkim w środek ciężarówki. Czyli kabina. Możemy sobie wziąć po prawej stronie, po lewej. Tak i tak. Wiecie co, mi się najbardziej ta podoba, czyli tak jak jest. Sprawdźmy teraz malowanie, tylko tak. Ja tutaj nie pamiętam, jak sobie dodawałem niestety Polskę. No nie mogę sobie za nic przypomnieć, jak to się dodawało. Więc może po prostu dorzucimy takie standardowe malowania, zwłaszcza ten smok mi się podoba, czy też wilk, nie wiem w sumie co to jest, ale wygląda na wilka, więc niech ten wilczek dostanie. Bo co tutaj możemy jeszcze zrobić? Filtry jakieś. Aha, tu mamy DLC. Ja miałem też Polskę gdzieś, tylko nie pamiętam gdzie to było, czekajcie. Włącz wszystkie. Aha, dobra. Akcesoria w kabinie. Tutaj zostawimy te AGS, później może zmieni jakieś kolorowe śrubki, czy opony jakieś fajne. Zobaczymy, czy będzie na to czas. No, kratka wentylacyjna. Możemy dać odświeżać powietrza, możemy dać takiego wikinga, a niech zostanie wiking. I co tu jest jeszcze? Osłona, ochraniacz na kamienie. Kurczę, ale muli. Dobra, zostawmy tą najdroższą. I tutaj deskę rozdzielczą, dorzucimy duży stoliczek.
Tu możemy dorzucić jakiegoś pieska. Albo ewentualnie taką panią. Niech będzie pani, bardzo ładnie się prezentować będzie. Tu jeszcze jakieś skarbonkę może. Nie, okulary. Możemy sobie dać telefon komórkowy albo nawigację. A niech zostanie nawigacja, fajnie wygląda. I tutaj co możemy wrzucić? Tabliczka kierowcy, no to wiadomo, tu będzie. Loft. Niech tak zostanie, podoba mi się tak, zastosujemy. Czekajcie, i tutaj możemy coś dać. Jakiś emblemat, niech zostanie ten. Dobrze, co tu jeszcze możemy? No, chyba coś na kierownicy możemy dać. Dajmy tą kierownicę, no podoba mi się bardzo. Tu możemy jeszcze dać akcesorie na kierownicę, może ten niebieski drążek. Czerwony nie za bardzo się komponuje, taki jaskrawy, nie podoba mi się. Dobra, niech zostanie ten niebieski. Tutaj już w sumie nic nie możemy dodać. Tu tylko te akcesoria. Tutaj... Aha, dobra, to już mam. Czekajcie. Coś jeszcze tutaj możemy dać. Chyba coś z tyłu. Tu możemy jakąś torbę położyć, może, nie wiem. Płatki śniadaniowe możemy dodać. Jakieś jedzonko, torbę. Niech będzie torba albo chłodziarka elektryczna. Nie, niech będzie torebka. Tu coś jeszcze możemy wrzucić, czasopismę, mapę, ręcznik papierowy. No, wybieramy się w dalekie podróże, więc będzie na pewno druga torba. I tutaj kocyk albo jakieś inne rzeczy, co możemy dać. No, możemy dać koc w kratkę, tu może jakąś poduszeczkę damy zaraz ładną. Niech będzie, fajnie wygląda. Jeju, ile tu jest możliwości modyfikacji. Dobra, tu jest jeszcze lustereczko. Kupimy to droższe, tutaj jeszcze. Możemy dać firaneczkę. No nie, no Afganistanu nie dam. Może jest gdzieś Polska? Poczekajcie. Chyba nie będzie Polski. MN, O. Czekajcie, jest. P. Jest oczywiście. A czemu tu pisze Portugal? A tutaj jest tak dziwnie, zobaczcie. Poland. Nie zostanie. Chyba wybrałem Polskę. Tak jest, chyba wybrałem. I tu co jeszcze możemy dorzucić? Kubełek może jakiś ładny. Aha. Dobra, jest niekompatybilny. Dobra, to poczekajcie, zostawmy, bo jeszcze coś popsuje. Okej, okay, co tu jeszcze mam? O, lusterka. Na pewno kupimy najlepsze, żebyśmy mieli najlepszą widoczność. Dobra, lusterka zakupione. No i co, moi kochani, chyba tutaj już wszystko porobiłem, potwierdzam. Tutaj mam już ciężarówkę, no kwota troszeczkę wzrosła. Jeśli chodzi, no i zobaczcie, tak też wygląda. Fajnie wygląda, mi się bardzo podoba. Możemy tutaj jeszcze coś dorzucić, no ale widzicie, tu jest tak dużo ilość tych modyfikacji. Może światła zobaczę, czy nie ma jakichś fajniejszych. O, już lepiej. I co tu jeszcze możemy dodać? No tak na szybko parę rzeczy dodam. Narożne owiewki. Damy najdroższe wszystko, co jest możliwe. Zacznijmy może od samego dołu. Najdroższe. Żeby to fajnie wyglądało. Jeszcze mamy możliwość konfiguracji tych zderzaków. Aha. Czyli nie możemy. Dobra, zostawmy tak jak jest. Dobra.
Ale się przycina gierka. Teraz jedziemy dalej. Wow, fajnie to wygląda, mówię wam. Ta jest najdroższa. I powiem wam szczerze, że... Całkiem, zostawmy ją. Zakupimy. Oho. Znów gierkę przyciło. I tu mamy jeszcze plakietki. Niech zostanie. Podoba mi się. Dobra. I tu rama przedniej szyby. Dajemy oczywiście. Dajemy wyżej. To już mamy zakupione. Tu mam jakieś akcesoria na szybkę. Też zostawimy. To jest akcesoria dla naszego kolegi, kierowcy. Kurczę, zobaczcie, ile jeszcze tu mamy możliwości konfiguracji. Tu mamy jeszcze stopień, opony, tłumik, bak i tak dalej. O, osłona, zabezpieczenie boczne, opony, buciki. No, całkiem, ale te są... Nie, wiecie co, te mi się podobają, choć nie są najdroższe, fajnie wygląda. I tutaj możemy jeszcze dorzucić tylny zderzak. Jest modyfikacji niezbyt dużo. O, to jest fajnie, fajnie wygląda, naprawdę. Teraz lecimy na drugą stronę, no i tutaj widzę, że już jest prawie wszystko. I tu jeszcze... Błotnik można by dodać. No i powiem wam, moi kochani, że teraz nasza ciężarówka nabiera rumieńców. Jest coraz piękniejsza. Czekajcie, zobaczmy sobie tutaj, co tu możemy jeszcze dorzucić. Jaki element? Filtr powietrza. Niech będzie. Mamy tutaj flagę, widzicie? Polska, biało-czerwoni. Co tu jeszcze jest? Przedni błotnik, oczywiście dorzucimy. Niech zostanie. Czekajcie, co tu jeszcze mogę dać? O! Mogę dać koguciki. Takie? 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 Albo takie? Jak na radiowozie. A śmiesznie wyglądają. Weźmy te. Te są chyba największe. Albo troszeczkę mniejsze. Te są troszeczkę mniejsze. To weźmy te. Większe. Manie wielkości mam. Dobra. Tu jest jeszcze jakaś osłona. Założymy. Przyda się. Po mojej jeździe to na pewno. Sygnał. Oczywiście tutaj też. Wiecie co? To będzie chyba koniec zabawy. Jeśli chodzi o modyfikację naszej ciężarówki. Ja wszystko potwierdzam. Na pewno cena wzrosła. I kupujemy naszą ciężarówkę. Ja mieszkam aktualnie w Paryżu razem z moimi dziewczynami, które też posiadają całkiem niezłe maszyny. I więc, moi drodzy, ciężaróweczkę Volvo wysyłamy z Wrocławia do Paryża, do Francji. Informacja od dealera. Dziękujemy za zakup. Nową ciężarówkę dostarczymy do twojego garażu w mieście Paryż, bo tak sobie zażyczyłem. Dziękuję wam bardzo. I teraz sobie jeszcze weźmiemy, czy ciężarówka jest przydzielona. Oczywiście jest, tylko wiecie co zrobimy? Ja będę chciał jeszcze sobie kupić jakąś naczepę. Oczywiście jakąś najlepszą. Więc idziemy do dealera naczep. Mam tutaj sporo możliwości. Różne mamy tutaj naczepy. No tutaj to jest modyfikacja, tutaj też. Ale ja wezmę sobie standardową i może jakąś firankę albo furgon, zobaczymy. Mnie interesuje ta naczepa i taką właśnie sobie mam zamiar kupić, tylko poczekajcie, coś mi... Aha, wyszłem. Jeszcze raz sprawdzę. Personalizacja konfiguracji. No i co ja tutaj mogę dodać? W sumie pewnie coś tutaj jest, wiele rzeczy.
No, możemy to kupić, dorzucić. Jakieś ogumienie, jakieś podwozie. To zostawimy, niech tak będzie, bo to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Malowanie. O kurczę, ale jaskrawo. Nie podoba mi się. No, to może być, niech zostanie. I teraz tutaj pewnie jakieś akcesoria, no oczywiście. Tylko wiecie co, ja nie będę się bawił akcesoriami, chociaż tutaj coś możemy dodać, no, tak na szybko. A to chłodziarka. Wiecie co, zostawmy tą co jest. Niech będzie, potwierdzam. No i kupujemy. Zakup, oczywiście do Paryża. Czekajcie. A czemu ja nie mogę? Ale ja chyba. Aha! Wymaga to większego garażu. Damy ją na razie do Monachium. Okej. My musimy sobie kupić troszeczkę mniejszą, zdaje się. Musimy na to zwracać uwagę. Ale tu akurat nie pisze, gdzie ona może być przeniesiona. I czy. Możemy ją przenieść. Wiecie co? Póki co to może. Zakupimy sobie tą. Tylko podejrzewam, że do Paryża również z nią nie wjadę. No niestety. Weźmy mniejszą. Albo nie tak, nie mniejszą, tylko tą drugą. No widzicie, do Paryża z tą naczepą mogę jechać. Więc okej. Dobra. No i dobra, moi drodzy, jak widzicie, nasza ciężaróweczka już jest w garażu w Paryżu we Francji. A jak będzie się spisywać, no to wam już pokażę w następnym odcinku, bo tu już mi się troszeczkę kończy czas. Więc, moi drodzy, widzimy się w 32. odcinku, już ostatnim, i oczywiście będziemy jeździć naszą nową ciężarówką. No więc ja się będę z wami żegnał. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, hej!